poglądy i osądy. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Rynek startupów po raz piąty został zbadany przez Fundację Startup Polska. Powstał taki raport Polish Tech Scen 5 Years, czyli pięcioletnie właściwie podsumowanie. No właśnie, co z tego badania wynika? Co z tego raportu wynika? Raport, tegoroczny raport Fundacji Startup Poland objął ankietą ponad 1230 spółek technologicznych. Jest to ponad 200 ankiet wypełnionych więcej niż to było rok temu, ale co dla nas jeszcze ważniejsze, ponad trzykrotnie więcej niż to było przy okazji pierwszego badania właśnie 5 lat temu. Także pierwszym takim wnioskiem, takim strategicznym wnioskiem, który my jako Fundacja możemy wysnuć jest to, że ten rynek startupów w Polsce rośnie. I widzimy to przede wszystkim po ilości właśnie wypełnionych ankiet, po ilości firm technologicznych, które na polskim rynku funkcjonują, jak po też ilości zdobywanego przez nich finansowania. Mhm. Takim pierwszym kluczowym, pierwszym taką kluczowym czynnikiem, który, który jest w, w takim wnioskiem można powiedzieć numer jeden jest to, że fundacja zbadała poprzez ten okres pięciu lat spółki, które najlepiej się rozwinęły, jak i te spółki, które, że tak powiem, rozwijają się troszkę gorzej. Ta dynamika tego wzrostu nie jest aż tak e, szybka, aż tak widoczna jak w przypadku e, tych czołowych e, startupów, i zostały te, e, te startupy podzielone na dwie grupy: grupę tak zwanych czempionów i grupę pretendentów. I mamy takie trzy główne wnioski, które wyróżniają tą, te grupy czempionów od tych grup właśnie e, pretendentów. E, pierwsza ta grupa e, czempionów e, wyróżnia się tym, że wśród osób zarządzających wśród e, tymi startupami. Są ludzie głównie z tytułem magistra, natomiast wśród tych pretendentów widzimy, że wśród osób zarządzających, które decydują o głównych jakby kierunkach rozwoju tych startupów, są właśnie osoby z tytułem na przykład doktora, są po habilitacji, mają tytuł profesorski. Z tego wynika druga, druga, drugi taki czołowy wniosek. Jest taki, że wśród tych startupów najlepiej rozwijających się mamy taki miks kompetencji, wśród osób, które są w tej kadrze zarządzających. Mamy bardzo dużo osób, które mają wykształcenie humanistyczne, którzy. którzy po, raport pokazuje, że osoby właśnie mające miks kompetencji zarządzające takim zespołem, takim projektem, w lepszy sposób ten projekt są w stanie rozwinąć. I trzecią rzeczą, która bardzo mocno jest uwidoczniona w tym raporcie, jest to, że te, te startupy, które się najlepiej rozwijają, zatrudniają osoby. Zagranicy mają w swoich zespołach dużo obcokrajowców, co powoduje też, że jest to taki aspekt pozwalający właśnie tym startupom lepiej się i dynamicznie rozwijać. Czyli co, wniosek jest taki, że im szerzej patrzymy, nie tylko na Polskę, w kwestii chociażby zatrudniania pracowników i też to, że wykształcenie, no nie jest tutaj gwarantem sukcesu. Nie jest gwarantem sukcesu. Im jak... szerszy mamy horyzont, tym lepiej dla startupu. Dokładnie. Miks kompetencji, czyli nie ograniczamy się tylko do technologów czy do osób wykształconych w, da, w danej dziedzinie, ponieważ no. No, istnieje pewne ryzyko, że jeżeli ktoś się skupi bardzo na tej technologii, nie będzie w stanie nie reszcie. będzie w stanie zauważyć innych równie ważnych aspektów, które są, które determinują po prostu wzrost tego tego startupu. I to, o czym pani radok już wspomniała na początku tego pytania, tak, ta współpraca z zagranicą to jest też aspekt, który jest bardzo, bardzo ważny. Ten raport pokazuje, że jedynie 40% ze startupów, które wzięły udział w tym badaniu, sprzedaje swoje produkty i usługi za granicę. Czyli jest to, jest to tendencja no, niezbyt optymistyczna. Natomiast w tych 40%, które rzeczywiście sprzedają swoje produkty i usługi za granicę, to te startupy się najlepiej rozwijają. A jak wypadają o polskie startupy? Jeżeli przyjmiemy za kryterium ilość wypełnionych ankiet, to nasz opolskie, nasze opolskie środowisko, nasz opolski region, plasuje się na 11. miejscu w Polsce. Natomiast, jeżeli odwrócimy troszkę tą, 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 ten wykres i zobaczymy, ile. Startupów przypada na liczbę mieszkańców w naszym regionie. To tutaj wynika, że jeden startup przypada na około 6 tysięcy mieszkańców opolszczyzny, co już nas plasuje na szóstym miejscu no w wysoko. Polsce. Wysoko. Jest to miejsce tuż za tak zwaną czołową piątką. Raport pokazał, że ponad 65% polskich startupów ma swoje siedziby w pięciu czołowych ośrodkach akademickich w Polsce. Mamy tutaj oczywiście mówimy o Warszawie, o Wrocławiu, o Krakowie o Lublinie i o Trójmieście. Natomiast Opolszczyzna plasuje się tuż za tą czołową piątką i mamy większą ilość spółek technologicznych, tak mówię, tak wynika z tego raportu, niż na przykład tak wielkie województwa, jak województwo śląskie, jak województwo podkarpackie, jak województwo na przykład wielkopolskie. Tak? Także są... No to są, polszczyzna nieźle wypada w tym raporcie. Są regiony, które widać w ciągu tych pięciu lat bardzo mocno poszły do przodu e, i są to przede wszystkim ośrodki takie jak Wrocław i Lublin, e, ale są też właśnie środki, u których widać niestety pewien taki regres mhm. i mam tutaj właśnie na myśli Śląsk i Wielkopolskie, natomiast Opolszczyzna w ciągu tych czterech lat, przepraszam, pięciu lat, gdzie ten raport jest procedowany, jest ta tendencja wzrostowa. Ja też spojrzałem sobie w ten raport i było tam takie zdanie napisane, że co dziesiąty startup wierzy, że zostanie jednorożcem. Co to znaczy? Je, jednorożec jest to spółka technologiczna wyceniana na Przynajmniej miliard dolarów. E, także jest to, jest, to dość, jest, jest to dość sporo. Natomiast jest jeden e, polski startup, który najprawdopodobniej w najbliższym okresie czasu takim jednorosztem zostanie. Jest to startup Buxi czyli taka aplikacja do umawiania swoich wizyt u fryzjerów, u kosmetyczek. Na pewno bardzo, bardzo dużo osób tak z tej aplikacji korzysta, ale nie tylko, kobiet, bo i, i, i dla mężczyzn także jest to aplikacja, która jest już aplikacją globalną i jest wyceniana już na prawie miliard dolarów. A jaki procent startupów patentuje swoje rozwiązania? 30% patentuje, 30%, 30 patentuje swoje, swoje rozwiązania. Z, no, z tego też miejsca chciałbym po powiedzieć, że tutaj nasz ten opolski park naukowo-technologiczny, który miałem zaszczyt reprezentować e, w, w, w tym raporcie wyróżnia się bardzo In plus, ponieważ e, nasz inkubator przedsiębiorczości posiada, ma ten zaszczyt właśnie mieć naszego rzecznika patentowego w swoim zespole. Także wszystkie te spółki technologiczne, wszystkie osoby, które przychodzą z pomysłem do nas, mają dostęp właśnie bardzo profesjonalny od samego początku do usług rzecznik patentowej. Taką opiekę? opiekę, zarówno opiekę inkubatora przedsiębiorczości, bo ta opieka jest przez nas pojmowana bardzo szeroko, bo mówimy tutaj i o kwestii mentoringu i o wszelakich inicjatywach, które mają na celu stymulowanie i pobudzanie tego ekosystemu startupów, ale właśnie również jak i na przykład dostęp do naszej infrastruktury badawczo-rozwojowej i też właśnie bardzo ważny ten aspekt patentowania, ochrony patentowej, w wynalazków, czyli tutaj udział naszej pani rzecznik patentowej. A Park Naukowo-Technologiczny mocno współpracuje z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Przed chwilą pani Małgorzata Adamska była naszym gościem. Mhm. Oczywiście, my jesteśmy naturalnym myślę, partnerem dla, dla Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. My, jako Park e, Naukowo-Technologiczny, e, już jeden projekt zrealizowaliśmy z tego e, obszaru, o którym mówiła pani dyrektor Adamska, czyli e, działania e, badawczo-rozwojowe. To był e, projekt badawczo-rozwojowy związany z usprawnieniem pracy silnika spalinowego. Mhm. E, teraz realizujemy drugi projekt związany z utworzeniem takiego ultralekkiego przy, przy, przyrządzenia do, do transportu motocykli i to ten obszar działania, o którym mówiła pani dyrektor, jest z punktu widzenia myślę z naszego regionu bardzo bardzo istotny. Natomiast my jako park z perspektywy już siedmiu lat naszego funkcjonowania i wielu rozmów, takich wywiadów z przedsiębiorcami, z młodymi wynalazcami, które mieliśmy okazję odbyć, odbyć widzimy pewną lukę taki obszar. Jeszcze do wykorzystania e, przez czy to Polskie Centrum Rozwoju i Gospodarki, czy przez Urząd Marszałkowski, który jest dysponentem mm -hmm. e, funduszy unijnych. Mianowicie, widzimy, że jest pewna potrzeba wsparcia osób, które przychodzą z pomysłem na biznes i oczekują po prostu bardzo konkretnego wsparcia na utworzenie prototypu swojej działalności. Ponieważ te, te projekty, o których mówiła pani, pani dyrektor, one są dedykowane oczywiście małym i średnim przedsiębiorcom, ale my nie mówimy tutaj o jakby kwocie sfinansowania pewnego prototypu czy sfinansowania działań badawczo-rozwojowych, ale o kwocie dofinansowania. I są są to tak, tak na dobrą sprawę, jeżeli popatrzymy na to, kto te projekty dostaje, no te projekty otrzymują takie firmy, które już mają usystematyzowany pewien taki proces działania, czyli mają swoją kadrę inżynierską. Mają środki na to, aby wyłożyć tak zwany swój wkład własny. Natomiast, jeżeli patrzymy na takich wynalazców, którzy mają naprawdę genialny pomysł na biznes i potrzebują bardzo konkretnej, konkretnego wsparcia finansowego, to takiego instrumentu w naszym regionie nie ma, ponieważ my, jako park, na przykład, nie, nie jesteśmy dysponentem funduszy w, w sposób taki prosty, czyli nie możemy przekazać na przykład żywej gotówki osobom na to, aby ten projekt roz, rozwijały. Możemy im pomagać w inny sposób, czyli właśnie poprzez ten mentoring, e, wprowadzanie ich do środowiska tak, tak zwanych aniołów biznesu, venture capital, ale nie możemy wprost wesprzeć e, takich osób e, finansowo. No ale pomysł zawsze można podsunąć. E, pomysł zawsze można podsunąć. My trochę wychodzimy naprzeciw e, temu, o czym mówię, czyli e, na przykład tworzymy takie programy akceleracji, jak na przykład program z Energetyką Cieplną Opolszczyzny, gdzie e, osoby, które zwyciężyły, e, myślę, że już mogę ten. E, ten, ten fakt zdradzić. Są już na bardzo wysokim etapie takich negocjacji z nami, jak i z naszym partnerem, właśnie ECO, co do tego, aby wesprzeć ich finansowo, dokapitalizować spółkę i stworzyć pewien taki startup. Natomiast mówię, no jest to, my, my musimy szukać jakby partnerów prywatnych do tego typu inicjatyw. Brakuje, e, brakuje takich środków, gdzie tacy młodzi wynalazcy mogliby aplikować właśnie u nas w regionie do funduszy centralnych europejskich. Michał Wojczyszyn z Parku Naukowo-Technologicznego jest Państwa i moim gościem. Druga część rozmowy na stronie www.radio.pl. .radio Panie Michale, jeszcze zapytam, bo Park Naukowo-Technologiczny organizuje sporo takich warsztatów dla startupów i 17 grudnia znowu się coś szykuje. Tak, 17 grudnia szykujemy kolejną edycję tak zwanej Akademii Ekonomiczno-Prawnej PNT, czyli też takiej inicjatywy, która ma na celu wspieranie startupów i ma na celu poszerzanie ich wiedzy, poszerzanie ich horyzontów. Ta Akademia Ekonomiczno-Prawna PNT jest. Pewną taką szkołą, gdzie my chcemy uczyć tak zwanej myśli technologicznej, czyli zarówno zapraszamy bardzo takich cenionych wykładowców. Mm, praktyków biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z, z adeptami właśnie tej naszej Akademii. Pod względem ekonomicznym i prawnym? Pod względem ekonomicznym i, i prawnym, ponieważ no, mówię, ekonomia jak i prawo są, ba, są bardzo szerokie takie spektra, także tutaj wiele, wiele rzeczy jakby wchodzi w zakres ekonomii i prawa, także mieliśmy na przykład okazję gościć w listopadzie pana profesora Krzysztofa Jajugę z Wrocławia, jest to członek rady polityki pieniężnej, który właśnie mówił o tym jak na przykład nowe technologie wpływają na ceny akcji, ceny giełd. Mm -hmm. To był taki bardziej wykład, natomiast z 17 grudnia zapraszamy startupy i młodych i średnich przedsiębiorców na takie warsztaty z panią Eweliną Pakosz, która opowie o tym jak poprzez pewne algorytmy w Google, poprzez jak na przykład dobrze pozycjonować stronę w internecie, będzie dawała takie Co cenne Co zrobi, żeby być zauważalnym w internecie. Zgadza się, także będą takie bardziej warsztaty dla młodych firm, które oczekują takiej pomocy związanej właśnie z internetem. Będą cenne wskazówki, będzie pokazane wprost, jak zrobić to, żeby dana firma, dany pomysł, dany startup mógł lepiej być w tym internecie widoczny. Są zapisy? Są zapisy. Poprzez naszą stronę internetową już ponad 30 osób się zapisało, także widzimy, że jest du duże zapotrzebowanie na zgłębianie tej wiedzy. co warsztaty, wiedzy. to pełna sala. Tak, znaczy nas, nas to bardzo cieszy, ponieważ też zawsze staramy się um, tematykę ty tych warsztatów dostosować do aktualnych trendów. My nigdy nie określamy z góry, co, co będziemy robić, tylko widzimy, obserwujemy, co się dzieje na każdych startup-mikserach czy innych, właśnie, wydarzeniach rozmawiamy rozmawiamy z osobami, które przychodzą i robimy taki konkretny rekonesans, konkretny wywiad. Mówimy słuchajcie, czego na przykład potrzebujecie, bo mamy narzędzia do tego, żeby takie warsztaty czy takie spotkanie zrobić. Także po wskazaniu właśnie tego obszaru zainteresowań my I z wychodzimy czasu. tak naprzeciw i stąd też zapraszamy prelegentów, którzy są właśnie treściwi z punktu widzenia naszych odbiorców. A zatem 17 grudnia warsztaty w Parku Naukowo-Technologicznym. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Wójczysz. Również bardzo Dziękuję i pozdrawiam Państwa serdecznie. Poglądy i osądy.